Naszego miasta i powiatu, godni księża, drodzy pielgrzymi. Mario, okaż się nam Matko, oto hasło nasze tegorocznych uroczystości odpustowych. To już od 318 lat Matka Boża promieniuje cudownego obrazu i otacza swoją matczyną opieką wszystkich jej czcicieli. Ona, jak widać na obrazie, tym subtelnym uśmiechem i łzą zatroskania dostrzega potrzeby do nich przychodzących. Od wieków Króla Ziemi Żuromińskiej rozdziera płaszcz swojej matczynej opieki. I my dzisiaj włączamy się w ten łańcuch pokoleń,
pielgrzymujących do Parafii Rolnickiej. Przychodzimy, bo pamiętamy, że mamy Matkę, zwłaszcza w trudnych czasach u niej jesteśmy. Cieszymy się, że naszemu dzisiejszemu pielgrzymowaniu przewodniczy ksiądz biskup. Chciałbym więc w imieniu całej społeczności parafialnej, wszystkich uwodowych, wszystkich pielgrzymów, jak najserdeczniej powitać księdza biskupa pośród nas. Właśnie pod przewodnictwem Waszej Ekscelencji stajemy dzisiaj w tym trudnym miejscu przed wizerunkiem naszej Pani, aby dziękować za łaski otrzymane i prosić o łaski nowe. Prosimy więc księdza biskupa o modlitwę za nas, o skierowanie również do nas do słowa i biskupiego błogosławieństwa. Ten biskup pozwoli, że chciałbym przywitać też obecnych tutaj pielgrzymów. Witam więc w sposób szczególny starostów naszych dożynek, Państwo Agnieszkę i Krzysztofa Wojtkowskich. Witam Panią poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Annę Ewę Cichowską. Witam Panią Burmistrz Gminy Miasta Żromik, Panią Anetę Goliat. Witam Pana Starostę Żuromickiego, Pana Jerzego Rzymowskiego. Witam Wicestarostę Żuromickiego, Pana Jerzego Jerusa. Witam bardzo serdecznie Przewodniczącą Rady Miejskiej, Panią Barbarę Michalską, Panią Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, Panią Celinę Jarzynkę, Radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Witam bardzo serdecznie służby mundurowe, a więc witam Pana Komendanta Powiatowego Policji, Młodszego Inspektora Zbigniewa Czachorowskiego, a także jego zastępcę, Pana Komisarza Tomasza Wnuka. Witam bardzo serdecznie Pana Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dalszego brygadiera magistra inżyniera Zbigniewa Konkulskiego oraz jego zastępcę, dalszego kapitana magistra inżyniera Jarosława Ptaszka. Witam bardzo serdecznie Pana Komendanta Straży Miejskiej, Pana Zbigniewa Szymańskiego. Witam przedstawicieli naszych instytucji. Witam Pana Dyrektora Szpitala Powiatowego w Żurominie, doktora Zbigniewa Białczaka. Witam Panią Agnieszkę Cyran, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie. Witam dyrektorów szkół naszego miasta, Panią Magisterę Kowalczyk-Grożynę, Pana Magistra Piotra Wadłucha, Pana Magistra Inżyniera Wojciecha Smolińskiego, Panią Magistrę Danutę Ryszewską, Pana Magistra Marka Mazurskiego. Witam bardzo serdecznie Panią Dyrektor Biblioteki Powiatowo-Miejskiej, Panią Joannę Rakowczę, Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury, Pana Janusza Buklewicza. Witam wszystkich dyrektorów różnych urzędów, instytucji naszego miasta i powiatu. Witam dzieci, młodzież. Witam wszystkich przybyłych. A w sposób szczególny chcę powitać tych pielgrzymów, którzy do nas przybyli pieszo. Może bym prosił, bo może usiąść, bo ja trochę będę wymieniał. Cieszymy się, że są tak liczni pielgrzymi piesi i chciałbym ich tu bardzo serdecznie osobiście i tak dokładnie przywitać. Witam więc pielgrzymów z parafii Lutocin pod przewodnictwem księdza prefekta Łukasza Kicińskiego. Pielgrzymowało w tej grupie 150 osób. Witam pielgrzymów z Dąbrowy. To są pielgrzymi naszej parafii, naszej wioski, które reprezentują dzisiaj wieńcem dożynkowym do naszej parafii. Witam bardzo serdecznie pielgrzymujących z parafii Lipowiec pod przewodnictwem księdza prefekta Jacka Bogosza.
pielgrzymowało 35 osób i przeszły aż 25 kilometrów. Bardzo serdecznie witam pielgrzymów z parafii Niechłoni pod kierunkiem, pod przewodnictwem księdza proboszcza Dariusza Dałęskiego. Przeszły 18 kilometrów, pielgrzymowało 30 osób. Witam bardzo serdecznie pielgrzymów z parafii Ziemi pod przewodnictwem księdza wicedziekana Sławomira Ruszyńskiego. Przebyli 15 kilometrów, pielgrzymowało 70 osób. Witam bardzo serdecznie pielgrzymów z parafii Syberia pod przewodnictwem księdza proboszcza Dariusza Karolińskiego. 17 kilometrów, pielgrzymowało 27 osób. Witam pielgrzymów z parafii Bieżuń pod przewodnictwem księdza prefekta Piotra Oszczyka. Pielgrzymowało aż 160 osób. Co to znaczy otwarty most naszego domu przy Głowieńce? Dziękuję. Dobrze, że policja jest taka dobra. Pielgrzymowali pielgrzymi z parafii Sarnowo pod kierunkiem księdza proboszcza Marka Radnika. 17 kilometrów, przybyło pieszo 80 osób. Z parafii Szremsk pielgrzymowali pielgrzymi pod kierunkiem księdza Marka Czarcińskiego. Przybyły 18 kilometrów, łącznie 60 osób. Z parafii Zielona pod kierunkiem księdza proboszcza Andrzeja Osiaka 172 osoby. Brawo. Z parafii Poniatowo pod kierunkiem księdza profesora Norberta pielgrzymowało 70 osób. Bardzo serdecznie witamy i dziękujemy. Pielgrzymi z parafii Hans pod przewodnictwem proboszcza księdza Sebastiana Pachulskiego 8 kilometrów, pielgrzymowało 70 osób. Pielgrzymi z parafii Lubowic pod kierunkiem księdza proboszcza Sławomira Stefańskiego 10 kilometrów, pielgrzymki, 100 osób przybyło. Bardzo serdecznie witamy, dziękujemy. Parafii Kluczbork pod kierunkiem dwóch przewodników, księdza proboszcza Bogusława Sabata i księdza doktora Dariusza Rogowskiego, przybyło 80 osób, 12 kilometrów drogi. Bardzo serdecznie im za to dziękujemy. W tym roku są też również pielgrzymi rowerzyści. Tradycyjnie już są pielgrzymi z pięknego, ale dalekiego trochę Dobrzynia, Drwęco. W tym roku pod kierunkiem nowego przewodnika, księdza Michała Guska, i przybyło 33 rowerzystów. Bardzo serdecznie Was, moi drodzy, witamy i dziękujemy. Po raz pierwszy przybyli do naszego sanktuarium rowerzyści z Grudruska. Przebyli 60 kilometrów pod kierunkiem księdza Mateusza Jesienia. Widać w jego serce, stąd pochodzi tu przywoli pielgrzymów. Pielgrzymowało 30 osób, z Dobrzynia 33, tutaj 30. Warto może nadmienić, że najmłodszy uczestnik pielgrzymki rowerowej z Grudruska 12 lat, a tyle kilometrów przebył. Bardzo gratulujemy. Dzielni jesteście, cieszymy się. Oczywiście są też pielgrzymi z parafii Lutowo, przybyli pierwsze pod kierunkiem księdza Krzysztofa Kowalskiego. I jak co roku są pielgrzymi motocykliści, zresztą było już ich słychać. Bardzo serdecznie Was wszystkich witam. Cieszymy się, że jak co roku w różny sposób, ale w sposób szczególny ten pieszy, rowerowy, który wymaga dużo wysiłku. I ten wysiłku nie szczędzicie, tutaj z nami jesteście. Chciałbym Was bardzo, bardzo serdecznie powitać i podziękować.
Bardzo serdecznie witamy i dziękujemy za przyniesione wieńce dożynkowe, bo jednocześnie są to dożynki naszego dekanatu. Za te wieńce piękne, przyniesione, bardzo dziękujemy. A warto może powiedzieć, że jest też nowa grupa, która uczestniczy z wieńcem dożynkowym, to starostwo powiatowe w Żuroninie. Ten piękny wieniec, jeden z tych dwóch, ten z tymi ptaszkami, to jest wieniec, który jednocześnie zdobył trzecie miejsce na dożynkach województwa mazowieckiego. Także cieszymy się, gratulujemy i można by powiedzieć, niech żyją następcy. Zapraszamy w kolejnych latach kolejne instytucje, kolejne grupy z wieńcami dożynkowymi. Skoro jestem przy głosie, chciałbym już teraz podziękować tym wszystkim, którzy pomogą nam przeżyć liturgię mszy świętej. Dziękuję więc Żuromińskiej Orkiestrze Dętej pod kierunkiem pana kapelmistrza Piotra Wojewczyka. Bardzo serdecznie was witamy. Dziękuję naszemu grobowi Magnifica, młodzieżowemu zespołowi muzycznemu Amen. Dziękuję strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej za przygotowanie, pomoc przygotowania tych uroczystości i dzisiaj zaczuwanie nad porządkiem. Dziękuję i to podziękowanie składam na ręce prezesa zarządu powiatowego OSP, pana Jerzego Szymowskiego i pana prezesa, komendanta naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuromińsku, pana Włodzimierza Wiśniewskiego. Dziękuję bardzo serdecznie Straży Miejskiej, policjantom za bezpieczne przeprowadzanie pielgrzymów i czuwanie nad naszym bezpieczeństwem. Dziękuję służbom porządkowym Urzędu Miasta w Żuromińsku za tak piękne jak co roku przygotowanie otoczenia kościoła. Wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu tych uroczystości, już teraz bardzo serdecznie dziękuję. Przygotuj się, że biskupie, proszę o odprawienie mszy świętej w intencji pielgrzymów i wszystkich obecnych. Wszystkie aniołki świętych i was, bracia i siostry, o mój za mnie, do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Stało się początkiem naszego zbawienia. Udziel swoim sługom łaski, aby święto jej narodzenia utwierdziło nas w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Micheasza. Tak mówi Pan. A Ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z Ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi, a on będzie pokojem. Oto Słowo Boże. Oto piękne. Śpiewajcie na
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braci. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto Słowo Boże. Chrystusa było tak, po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić się potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do Ciebie Maryi, Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co Cię w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani czciciele Matki Bożej Żołomińskiej, drodzy pielgrzymi, dzisiaj w Żołominie, w sanktuarium, w tym od wieków słynącymi łaskami, świętujemy narodzenie Najświętszej Maryi Panny, córki świętej Anny, świętego Joachima, niepokalanie poczętej 9 miesięcy wcześniej. W naszym kraju z racji rozpoczynających się w tym czasie na polach siewów otrzymało swoją nazwę Matki Bożej Siewy. Tego dnia gospodarze wychodzili w pole z garstką poświęconego ziarna, wyłuszczanego z wieńca uplecionego na 15 sierpnia na święto Matki Bożej Ziemi. Wierzyli, że właśnie 8 września w narodzeniu Maryi trzeba obsiać choć skrawek pola, a wówczas Najświętsza Panienka zaopiekuje się
całą Oźminę. Ludzie wtedy, jak i wy dziś, szli na odpustkę i ufali przysłowiom, gdy nasiewną błękitnie, wtedy wrzos pięknie zakwitnie. Mawiali też, że gdy Najświętsza Panienka się rodzi, jaskółka odchodzi. Kiedy ptaki odlatywały do ciepłych krajów, do palm, kwiatów, słodkich owoców, do słońca. A tu zbliżała się mroźna zima i długie, groźne noce. Na takie noce, kochani bracia i siostry, rodziła się Najświętsza Panienka, by stać się światłem, gwiazdą i nadzieją dla znękanych ludzi. Ojcowie Kościoła mówili, że Maryja poprzedza przyjście Mesjasza, tak jak nastanie jutrzenki zapowiada pełny blask dnia. Wielki czciciel Maryi, papież Pius XII, mówił tak: przejrzyjcie jeszcze raz, kochani synowie i córki, historię waszego życia. Czy nie widzicie splotu Bożych łask? Jeżeli tak, możecie pomyśleć, te łaski weszła Maryja. Kwiaty rozkwitły i owoce dojrzały w moim życiu dzięki ciepłu tej Pani wybranej jak słońce. Kochani wierni, tak licznie przybyli dziś do Żuromina przed tron Matki Bożej Żuromińskiej. Przynieśliście dziś ze sobą, oprócz różnych intencji i spraw, przynieśliście dożynkowe wieńce i ziarna zbóż i pokój chleb. Przynieśliście plony gór, ogrodów, sadów, jako wyraz wdzięczności za wszystko, co otrzymaliście za pośrednictwem ziemi i Bożego błogosławieństwa. Bo każde dobro, jakie otrzymujemy, wszelki dar, otrzymujemy od Boga. Pragniecie wspólnie przy tym ołtarzu wspólnie podziękować Bogu za tegoroczne plony oraz prosić Stwórcę o dalsze błogosławieństwo w rolniczej pracy. Święto plony, te dożynki, które dzisiaj tak uroczyście przeżywamy w Żuromińsku, w swej tradycji do święto plonów było i powinno pozostać także spojrzeniem w przeszłość, czasem zatrzymania się i refleksji. Dożynkowy dzień przypomina, moi drodzy, o trwałych wartościach kultywowanych przez środowisko rolnicze, do których należą szacunek dla rodziny i pracy, otwarcie na Boga, a w szczególności cześć dla Najświętszej Maryi Pani, która wydała na świat najpiękniejszy owoc naszej ziemi, Zbawiciela ludzkości. Kilka tygodni przed swoją śmiercią, dnia 2 kwietnia 1981 roku, kardynał Stefan Wyszyński, ogłoszony błogosławionym dokładnie rok temu, wypowiedział do przedstawicieli Solidarności Rolników słowa, które są jak niemal testament. Mówił tak: jeżeli ziemia jest porośnięta trawą, to najostrzejsze wichry nie wywieją jej łatwo, choćby była piaszczysta. Ale jeżeli ziemia będzie pustkowiem, wtedy łatwo ją zawojować. Gdy człowiek zetknie się bliżej z ogromną siłą duchową, moralną i społeczną środowiska wiejskiego, to widzi wyraźnie, jak słuszna jest walka o podstawowe prawa osoby ludzkiej, jak uzasadniony jest dodatkowy tytuł przestrzegania tych praw, wynikający z racji posiadania ziemi.
Tak mówił kardynał Wyszyński. Kochani, pielgrzymi, nie chodzi jednak tylko o to, aby ziemię jedynie posiadać jako swoją własność. Chodzi dużo bardziej o to, aby umieć wchodzić w jej tajemnice, uczyć się patrzeć w jej głębi. Mamy ciągle zadziwiać się tym, że uprawiana przez człowieka ziemia jest nieustannie matką rodzącą plony. Że niemal każde wrzucone w nią ziarno przynosi swe wielokrotne pomnożenie. Że jest przez to naszą, że jest przez to naszą karmicielką. Że także ją, ziemię, musimy otaczać naszą miłością i troską. Na wzór tego, jak to czynimy w stosunku do naszych rodzonych matek. Siostry i bracia, staramy się więc żyć po staremu. O tym przypomina dzisiaj ten właśnie odpust w Żuromini, kiedy wszystko wygląda tak jak kiedyś. Ale widzimy, że jednak te grosze pożytki są inne od ubiegłorocznych. Bo przecież musimy dziś wołać także do Boga, aby z powodu wojny na Ukrainie ludzie w Afryce nie umierali z głodu. Aby za rok rolnicy i gospodarze żyjący za naszą wschodnią granicą mogli przeprowadzić zwykłe żniwo bez lęku, że spadnie na nich bomba, czy najadą ciągnikiem na minę, która kryje się w glebie kul czy łoku. Włączmy te właśnie intencje do naszej dzisiejszej modlitwy. Kochani bracia i siostry, od wielu miesięcy gorliwie prosimy Boga o pokój. Wszyscy go bardzo potrzebujemy. Ale pokój nastanie wtedy, gdy prawo Boże rzeczywiście dotrze do ludzkich serc i zostanie wprowadzone w czyn. Gdy zniszczona zostanie nienawiść. Pragniemy, aby nastał pokój, który nie jest zwykłym brakiem wojny, ale harmonią człowieka z Bogiem, człowieka z człowiekiem i człowieka z naturą. To, że na świecie jest zło, pozostaje faktem. Moc zła wynika z naszej odmowy kochania Boga. Odkupiony jest ten, kto powierza się miłości Boga. Kochani bracia i siostry, świat bez Boga może być tylko światem bez znaczenia. Nie ma wtedy żadnych standardów dobra czy zła. Sposobem rozwiązania kryzysu, także wojny, jest powrót do Boga i do Jego przykazań. Wprowadzenie pokoju między ludźmi pozostanie, moi drodzy, zwykłą mrzonką, jakąś fantasmagorią. Jeśli wcześniej nie nastąpi rzeczywiste nawrócenie serca człowieka, tylko nawrócenie serc sprawi, że pokonamy osobisty egoizm i ludzką pychę, wywierające nieszczęsny wpływ na struktury społeczne. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do budowania cywilizacji pokoju. Mój drodzy, jeszcze jedna myśl, tu zmierzam do końca. Przyszliście tutaj dziś jako wspólnota ludzi wierzących w Boga, jako Kościół Chrystusowy. Ten Kościół, sami wiecie, sami to wszyscy widzimy, nie ma dziś łatwo. Jest naznaczony kryzysami, doświadczany grzechem ludzi, poddawany medialnej, internetowej nagonce, czy kabaretowym żartom i drwinom. Takie mamy czas, taka jest sytuacja. A jednak tutaj dzisiaj do Żuromina przyszliście. Jedyną drogą, kochani bracia i siostry, wyjścia z kryzysu, często zawinionego przez ludzi Kościoła,
jest właśnie pozostanie przy Chrystusie. Jedyną pewnością nasza wiara, która pozwala iść dalej mimo burz i ciemności. I dziękuję, że macie i ufność, i wiarę, że nie poddaliście się zwątpieniu, że wciąż się za Kościół modlicie i jesteście w Kościele. Bóg zapłać za to. Ale dziękuję także tym, którzy w Kościele znaleźli zamiast Bożej miłości jakieś zawiedzenie, zwykłe ludzkie rozczarowanie, a mimo to potrafią nadal kochać, wybaczać i być w Kościele. To wiara i miłość, moi drodzy, właśnie umacniają i odbudowują Kościół. To wiara i miłość go kształtują i ocalają. I właśnie w tej drodze pomaga nam Maryja, bohaterka dnia dzisiejszego. Dzień jej narodzenia nie jest takim samym dniem narodzin jak inni. Warto mieć tego świadomość. Kiedy obchodzimy urodziny jakiejś nawet wielkiej postaci, myślimy po prostu o jej przeszłości, tym, czego dokonała i co zostawiła ta postać. Jednak w przypadku Maryi jest inaczej. Ona nie mówi o sobie i o tym, co zrobiła. Jest, można powiedzieć, całkowicie przezroczysta, bo zawsze wskazuje na Boga. Nie należy do przeszłości, jest współczesna. Papież Franciszek powiedział o Maryi, że na nogach ma buty pielgrzyma. Idzie, by służyć. Nie należy do przeszłości, ale dziś nas prowadzi, nas dotyka. Jest wciąż uosobieniem żywego Boga. Jest kobietą o bystrych oczach i dobrym sercu. I to ona podtrzymuje naszą wiarę. Kochani bracia i siostry, z kryzysu, z trudnych sytuacji, z naszych słabości, nigdy nie wychodzi się takimi samymi, jak wcześniej. Wychodzi się lepszymi lub gorszymi. Maryja pomaga nam, by wyjść lepszymi. Oto jej powierzamy dzisiaj nasze troski, nasze potrzeby i bolesne sytuacje osobiste, rodzinne, narodowe, wszystkie nasze intencje, z którymi tutaj dzisiaj jesteśmy. Maryja jest obecna, czujna, troskliwa. Mamy Matkę, której oczy są dobre jak oczy jej syna. Jej macierzyńskie serce jest pełne miłosierdzia, jak ono. Jej ręce chcą pomagać, jak ręce Jezusa, które łamały chleb dla łaknących, które dotykały chorych i ich uzdrawiały. Kochani bracia i siostry, kochani pielgrzymi, my jesteśmy jej dziećmi. Niech nasze codzienne czyny o tym świadczą. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Pana i Ożywiciela, Ojca i Syna Boga.
szczęście. Przyzwyczajmy się Polacy na końcu żniwa urządzać coroczne święto plonu. Tak samo czynili więc i my w naszej małej ojczyźnie, w naszej parafii i dekanacie drugą niedzielę września. W uroczystość odpustową cieszymy się zebranym kadłub naszej ziemi. Dzisiaj okazujemy przede wszystkim naszą wdzięczność Bogu i ludziom. Nasze oczy wnosimy więc najpierw ku niebu, by podziękować temu, bez którego pomocy nie bylibyśmy w stanie nic zebrać z naszej ziemi. Bogu śpiewamy dzisiaj nasz hymn za pogodę, darowane nam zdrowie i wszelką pomoc w pracy. Dalej, nasze święto jest dniem szczególnej pamięci o rolnikach, którzy mozolną pracą, codziennym wczesnym wstawaniem i trudzeniem się aż pod zmierzch uzyskali plony, za które dzisiaj dziękujemy. Przynieśliśmy dzisiaj do naszego żuromińskiego sanktuarium wieńce i dali dożynkowe. Czynimy tak nie tylko dlatego, że dali nam taki przykład nasi przodkowie. Dobrze wiemy, dzięki komu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Pragniemy więc przede wszystkim Bogu Trójjedynemu podziękować, że tak rządził deszczem i słońcem, by nasza mazowiecka ziemia wydała owoce, warzywa i kwiaty, a przede wszystkim zboże do pieczenia pokarmu na nasze codzienne życie. Z tych płotów pieczemy chleb, ten nasz powszechny, ale też ten, który staje się codziennie tutaj ciałem Chrystusa. Prosimy księdza biskupa o poświęcenie chleba dożynkowego, jeńców żniwnych oraz ziarna pod przyszły zasiew. Niech msza święta, w której uczestniczymy, powoli nas do wdzięczności, ale też do szacunku do siebie nam daje. Wszyscy bowiem żyjemy na tej samej ziemi i ta sama ziemia daje nam wszystkim pokój. Stworzenie nasze w imieniu Pana, Wszechmogący Boże, to błogosław przyniesione tu dzisiaj wieńce. Wspomagaj wszystkich, którzy pracowali, by ziemia chleb wydała i wino, co rozwesela serce człowieka. Ześlij swoje błogosławieństwo na ten chleb, owoce ziemi, pracę rąk ludzkich, który na ołtarzach świata staje się dla nas chlebem życia. Przyjmij także błogosław owoce, warzywa oraz kwiaty z naszych pól, sadów i ogrodów i daj, byśmy w naszym życiu wydawali owoce dobrych uczynków. Spraw, Panie, by w tym roku nie zabrakło nikomu pożywienia, a nas naucz się dzielić Twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku. Prosimy Cię o błogosław te ziarna i inne nasiona, zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię użyźniaj rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosły, wydały plon obfity. A po doczesnym życiu niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do szczęścia wiecznego. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
wzywając wstawiennictwo Maryi w święto jej narodzenia, prośmy Boga o potrzebne łaski dla Kościoła i Ojczyzny. Módlmy się dzisiaj szczególnie za wszystkich, którzy trudzą się pracą na roli, aby nie brakowało codziennego chleba. Módlmy się za za przewodniczącego dzisiejszej gminy, księdza biskupa Mirosława. Za wszystkich biskupów, prezbiterów, diakonów, wiernych świeckich, aby wierni Bogu i Ewangelii przynosili obfite owoce świętości. Ciebie prosimy, aby Bóg dał nam pasterza, który będzie głosił Twojemu ludowi prawdę Ewangelii i własnym przykładem utwierdzał go w chrześcijańskim życiu. Ciebie prosimy, módlmy się za naszą ojczyznę, za rządzących i obywateli, aby zgodnie z tysiącletnią tradycją chrześcijańską budowali dobro wspólne na fundamencie wartości ewangelicznej. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników, ogrodników, sadowników i leśników, aby siłę do codziennej, trudnej pracy na polskiej ziemi czerpali z Eucharystii i z Twoją Bożą pomocą zdołali zebrać obfite plony. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za tych, którzy pracowali na roli, aby mogli radować się nagrodą wieczną za zebrane w życiu plony dobrych uczynków. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej mszy świętej odpustowej u stóp Matki Bożej Żuromińskiej, abyśmy przez prawdziwe chrześcijańskie życie zasługiwali na mianę dzieci Bożych. Ciebie prosimy. Przyjmij Boże nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie, czcząc Najświętszą Maryję Pannę. Niech jej opieka i wstawiennictwo wyjedna nam Twoją łaskawość przez Chrystusa Pana naszego. W procesji z darami przynosimy do ołtarza to, co mamy, kim jesteśmy, nasze myśli i samych siebie. I rąk naszych świętą pracę ofiarujemy Ojcu Niebieskiemu. Owocem tej pracy są oto ofiary naszej mazowieckiej ziemi. Trudno wyobrazić sobie nasze życie bez chleba. Z tegorocznego zboża powstała mąka, a z mąki zostało upieczone pieczywo. Dziękujemy Ci Boże za nasz chleb powszedni, za jego aromat, smak, za siłę do pracy, którą daje, za to, że nigdy się nie znudzi, nie przeje, że jest dla każdego. Chleb na dzisiejszy dożynki upiekła i ofiarowała pikania państwa dyszki. Dary niosą same sobie różne. Świat był Bogi, gdy mnie uroda i zapach pochodzący od kwiatu. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za piękno stworzonego świata wraz z jego kwiatami, cieszącymi oko człowieka i dającymi mu zdrowie i radość. Dary składają mieszkańcy parafii zielonej. Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu za dary sadu, wszelkiego rodzaju owoce, za czyste powietrze i nasze zdrowie, które zdobywamy zbierając dary ogrodu. Dary składają mieszkańcy parafii sadnowej. Dobrze odrodziły w tym roku różnego rodzaju gatunku warzywa, tak cenne dla naszego zdrowia. Dziękujemy Panu Bogu za ich bogactwo i różnorodność. Dary składają mieszkańcy parafii niechłonni. Czym byśmy się żywili, gdyby nie ziarno rzucone w ziemię?
Dziękujemy Bogu za błogosławiony deszcz i słońce, dzięki którym ziarno mogą wzrastać i wydać obfite plony. Dary składają mieszkańcy Oraw i Kurzów. Nie byłoby tegorocznych zbiorów, gdyby nie praca pszczół i pszczelarzy. Dlatego składamy na ołtarzu owoc pracy pszczelego roju, miód i wosk, znaki biblijnej ofiarności i dostatek. Dary składają przedstawiciele gospodarstwa pasiecznego, rodzina państwa Piotrkowskich. Każdy z nas potrzebuje duchowego umocnienia. Składamy więc najważniejsze dary ołtarza, kostię, wino i wodę. Prosimy, aby Pan Bóg przyjął te dary i przemienił w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Składamy na tej patelni cały nasz trud, pracę, wyrzeczenia i prosimy, aby wszystko to zostało przez Boga przemienione i przyniosło błogosławiony owoc. Dary niosą przedstawiciele młodzieży licealnej z Żuromina. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne.
abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś na całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje, Hosanna na wysokości, świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, który dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wiesławem, biskupem Mirosławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych znajomych, bracia i siostry, którzy zastanęli z nadzieją zmartwychwstania. I wszystkich, którzy w Twojej łasce podeszli z tego świata,
dopuści do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym ze świętszą Bogorodicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Ogrodnicem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i opuść nam nasze winy, jako i my opuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Spomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, w którym nadzieję oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański i zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która dla całego świata stała się nadzieją i utrzęką zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Obecnie starostowie drużynek Państwo Krzysztof i Agnieszka Wojtkowscy podziękują księdzu biskupowi i władzom samorządowym naszego miasta oraz przekażą chleb do żywota. Ekscelencjo, przygodny księży biskupie, szanowna pani poseł, szanowny na pani burmistrz, szanowny panie starosto, przygodny księża, drodzy rolnicy, kochani pielgrzymi. Bożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań. Dziękujemy więc Panu Bogu za plony, a ludziom za ich trud. Pozdrowienia i podziękowania wyrażę najwyższego szacunku w tym szczególnym dniu. Kierujemy do wszystkich rolników naszego dekanatu i powiatu żuromińskiego. Niech radość do wszystkich plonów, którą dzisiaj wyrażamy, i nasza wdzięczność za wasz trud będą waszą nagrodą. Księdzu biskupowi Mirosławowi Milewskiemu dziękujemy za odprawienie mszy świętej i słowa pomnienia. Przekazujemy waszej ekscelencji chleb, owoc ziemi i braty rąk tej ziemi. A symbolicznym wyrazem naszej wdzięczności za dzisiejszą obecność księdza biskupa z nami niech będą te kwiaty. Serdeczne buziaki. Szanownej pani burmistrz i szanownemu panu staroście wręczamy ten chleb wypieczony z mąki tegorocznego ziarna. Szanowni państwo, dzielcie go sprawiedliwie, aby nikomu w naszym mieście i powiecie go nie zabrakło. Szanowni państwo, dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego odpustu i dożynek, dając nam wszystkim możliwość przeżycia tego dnia godnie, pobożnie i z radością. Wszystkiego dobrego. Serdeczny Bóg zapłać za wszystkich. Ekscelencjo, księży biskupie, księży biskupie, szanowna pani poseł, drodzy pielgrzymi, szanowni państwo. Żuromiński odpust dożynkowy podczas radości i podziękowań Bogu za tegoroczne plony. Rolnicy wiedzą najlepiej, jak wiele trudu, pracy, poświęcenia potrzeba, ażeby ziemia wydała obfity plon, aby na naszych stołach nigdy nie zabrakło polskiego chleba. Polska wieś od zawsze była i jest ostoją moralności oraz patriotyzmu, gdzie pokora i szlachetne zasady są na pierwszym miejscu. Bardzo serdecznie dziękuję starostom dzisiejszych dożynek za ten piękny, pachnący z Bożym owoc chleba. Dziękujemy i obiecuję, że będziemy starali się podzielić uczciwie i sprawiedliwie.
Jan Papież II, Jan Paweł II, nasz papież, również doceniał ciężką i trudną pracę rolnika. Jednokrotnie dawał temu wyraz w swoich kazaniach. Mawiał: oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej i ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla naszego kraju. A w chwilach zagrożenia były gotowe go strzec i bronić. Dziękuję Wam, drodzy rolnicy, za Wasz trud, Waszą pracę, za te piękne, dożynkowe wieńce, które są nie tylko formą podziękowań Bogu za tegoroczne plony, ale piękną tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Dziękuję również Bogu za piękne kazanie. Życzę Państwu, aby nigdy na Waszych stołach nie zabrakło polskiego chleba. Szczęść Boże. Od najdawniejszych czasów Polacy zaraz po ukończeniu ciężkiej pracy na polu szli uroczystym pochodem zaręczanych kłosów i owoców ziemi do świątyni. Pamiętając o tej pięknej tradycji, my także w czasie naszych dekanalnych dożynek chcemy w uroczystej procesji eucharystycznej kroczyć wraz z naszym Panem i Mistrzem w duchu ogromnej wdzięczności. Pragniemy przede wszystkim podziękować Bogu, że tak rządził deszczem i słońcem, by nasza mazowiecka ziemia wydała owoce, warzywa i kwiaty, a przede wszystkim zboże do pieczenia pokarmu na nasze codzienne życie. Z tych kłosów wypiekamy także chleb, który w czasie mszy świętej spożywamy dla życia naszej duszy. Naszą modlitwą chcemy także ogarnąć rolników, ich rodziny i wszystkich pracujących w rolnictwie, by zawsze towarzyszyło im Boże błogosławieństwo oraz szacunek i wdzięczność ludzi, dla których trudzą się, by wyrosło zboże na chleb. W postawie klęczącej uwielbiajmy Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Niechaj będzie pochwalony podczas wszystkich uwielbiony. Szanuj święty sakrament, pełnię pieski bezstawne. Niechaj będzie Odpowietrza, głodu ognia i
możesz urodzaje ziemskie dać i je zachować raczej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Syna Jezusa, szczególnej trosce świętego Antoniego Sparwy, który całe życie poświęcił głoszeniu Jego chwały. Prosimy Cię, Matko Boża, pomagaj nam, chrześcijanom XXI wieku, wzrastać w Bożej miłości. Niech każdy nasz czyn będzie spełniony ku Jego chwale. Matko Boża Żuromińska, poproś wszystkim, którzy Tobie ufają, pogłębienie wiary i nadziei. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Oh,
powietrza, głod ognia i wojny. Wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu ognia i wojny. Wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Thank you.
Thank you.